Siemanko kochani, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken, a to jest taka specjalna seria pytania od widzów, czyli seria, w której wy zadajecie przeróżne pytania w komentarzach, a ja nagrywam filmik, w którym na te pytania wam odpowiadam i staram się jak najlepiej to wszystko pokazać. W dzisiejszym odcinku, bo padły takie pytania z waszej strony, więc nagrywam, będzie odpowiedź na to, jak używać podbieraka, czyli tej nowości, która pojawiła się po ostatnim update'cie, który miał miejsce 30 sierpnia tegoż roku. No chyba, że będziesz oglądać ten odcinek w przyszłym roku, no ale w każdym razie mam nadzieję, że ci się on przyda. I za chwilkę ci pokażę, jak tego podbieraka używać. Zobaczysz to na namacalnym przykładzie. Pokażę ci to na przykładzie oczywiście motorówki, bo troszkę inaczej działa to, jeśli łowisz z brzegu. Tam jeszcze pewną rzecz jesteś w stanie obejść, co odkryłem i być może, jeżeli będziecie chcieli, to nagram osobny odcinek, jak używać podbieraka, kiedy łowicie z brzegu, na przykładzie na przykład karpi na Weeping Willow, a tu ci pokażę stricte, jak używać podbieraka na łódce, na motorówce. I jedna rzecz, która na pewno się zmieniła, już mogę ci o tym powiedzieć, zanim będę miał branie, to jest taka, moi drodzy, że w tej chwili już nie wyciągniecie ryby od razu do motorówki i uważam oczywiście, wiem, że mnie hejtujecie za to bardzo srogo, ale trudno, uważam, że bardzo dobrze, że to zmienili, to było bardzo słabe, nie miało nic wspólnego z prawdziwym łowieniem. Tutaj po tej zmianie nie wciągniesz ryby od razu do motorówki, troszkę musisz się z nią pobawić, więc to jest bardzo ważna uwaga, abyście o tym wiedzieli, dlatego widzicie, łowię. Ja zresztą zawsze łowiłem w jakiejś lepszej odległości, nie lubiłem czegoś takiego jak wciąganie ryby od razu do motorówki. Jestem tego totalnym przeciwnikiem, ale jeśli oglądacie moje odcinki, to o tym wiecie. Druga rzecz, która się zmieniła, to w przypadku użycia tego podbieraka, znaczy nie mogła się zmienić, bo jej nie było, ale jest to nowość, to tego podbieraka możecie użyć, tak jak teraz stoję, na przodzie łódki bądź motorówki, i z boku, jeżeli obrócicie się za bardzo do tyłu, ryba odpłynie wam na tył, tylną część motorówki, nie będziecie mogli tego podbieraka wyciągnąć. Ale o wszystkim dostajecie komunikaty, także na spokojnie zwracajcie po prostu uwagę na komunikaty, które się pojawiają i wszystko będzie dobrze. Za chwilkę wam pokażę, jak dokładnie ten podbierak działa, jak go użyć łowiąc z motorówki. Także czekamy na branie, a my się widzimy, jak już to branie będzie i wam wszystko dokładnie pokażę. Dobra, mamy branie, więc już wam, moi drodzy, pokazuję, ale jakby ktoś się dziwił, no to po prostu przesunąłem czas na godzinę 18, żeby o wiele lepiej to te brania były, być może, żeby większy okaz nam się trafił, bo im tak naprawdę będziemy mieli większy okaz, tym lepiej. Może jakiś medal wsiądzie. No, no i mamy branie. Łowimy sobie. Łowimy, ryba nas holuje, wiadomo, tutaj nic się nie zmieniło. Chociaż już na słabych wędkach nie złowicie. No i teraz musicie patrzeć na prawą część pod tą przynętą, czyli w moim przypadku jest to krwista przynęta, a nad wskaźnikiem brań. Zobaczcie, pokazuje wam się podbierak przekreślony na szaro. Jest podbierak na szaro, a do góry jest komunikat. Ryba nie jest na tyle zmęczona, żeby ją wyciągnąć z wody. My możemy sobie pompować, możemy sobie wszystko, ale dopóki podbierak... O, z tej pozycji nie możesz użyć podbieraka, zobaczcie. Nie mogę, bo za bardzo ryba do tyłu łódki nam odpłynęła. W tej chwili jesteśmy z boku, ja akurat celowo teraz przytrzymuję. Zobaczcie, z prawej strony mamy podbierak na żółto, więc wciskamy spację i już normalnie możemy. Trochę wędkę przekręcamy i on, ta ryba prawdopodobnie sama powinna wejść. O, weszła, cyk, tylko nie puszczajcie. No, tam młody żarłacz mi się złowił, bo akurat jestem na amazońskim labiryncie, ale nie o to, moi drodzy, chodziło, no tylko chodziło o to, żeby wam mniej więcej pokazać, jak to trybi, jak to działa. Czyli musicie patrzeć z prawej strony nad tym wskaźnikiem obciążenia wędki, a pod przynętą na taką ikonkę. Jeśli ten podbierak będzie na szaro przekreślony, to znaczy, że z jakichś względów jeszcze nie możecie go użyć, bo na przykład ryba jest za daleko albo nie jest na tyle zmęczona. I zwracajcie uwagę na ten. Na czarnym tle pojawia się taki fajny komunikat, który mówi, że właśnie na przykład, że ryba nie jest na tyle zmęczona i nie możesz użyć jeszcze podbieraka. Jeżeli możesz użyć podbieraka, pojawia ci się na żółto jako dostępny, wtedy wciskasz spację, ale również, co widzieliście i specjalnie chciałem wam to pokazać, że jak za bardzo wędką
No generalnie możesz korzystać z podbieraka na przodzie wędki, czyli łódki, czyli tak jak teraz jestem ustawiony z boku, jak najbardziej wyciągasz podbierak i wsadzasz rybę do podbieraka. Natomiast nie możesz tego zrobić w żaden sposób gdzieś za bardzo z tyłu wędki. To jest mniej więcej taki zakres ruchu, jakbym miał ci to porównać. Przypuszczam, że oni zrobili to jakoś tak samo. Jest to taki sam zakres ruchu jak na kajaku, nie? Bo na kajaku pamiętajcie, że wiecie, jak jest na kajaku, nie? Obrócicie się do pod kątem powiedzmy 45 stopni, czy tam 90, macie kąt prosty i dalej się już nie obrócicie. I tu jest ta sama historia. Jak za bardzo do tyłu się wam ryba odpłynie, no to z końcówki motorówki nie możecie tego podbieraka po prostu użyć. Także to myślę, że tyle. Chyba wyjaśniłem to w dosyć prosty, przejrzysty sposób. Mam nadzieję, że to się wam przyda. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie serii, właśnie pytania od widzów, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Ja z miłą chęcią nagram. Jak tylko mam czas, staram się dla was w ramach tej serii te pytania nagrywać i odpowiadać, czy na wasze pytania odpowiadać. Także będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę. W ogóle, moi drodzy, 80% osób oglądających moje filmiki nie subskrybuje mojego kanału, także fajnie będzie, jak zostawisz suba, no i jakiś fajny komentarz, bo to zawsze zwiększa zasięgi i mnie też motywuje do tego, aby jeszcze więcej wam pomagać i więcej tych poradników nagrywać. Także trzymaj się, cześć!